zbliżają się polskie preselekcje do Eurowizji, do których sama się zgłosiłaś. Czekasz na wyniki z niecierpliwością? Masz jakieś, nie wiem, może przeczucia, że się uda dostać? Mam ogromną nadzieję, że się uda dostać, aczkolwiek zobaczymy, bo tak jak wszyscy widzieli, zostały przesunięty ten etap ogłoszenia wyników, tak więc no, mam nadzieję, że będzie dobrze. Bardzo bym chciała w każdym razie. Myślisz, że twój utwór jest taki typowy, eurowizyjny, że ma szansę podbić europejskie też listy przebojów? Wiesz co, mój utwór jest przede wszystkim od serca. Ja w końcu nagrałam, znaczy nie w końcu, ale to było w dużej mierze tak, że ja po prostu nagrałam to, co czułam. Co się dalej wydarzy, to już zostawiam po prostu górze i zobaczymy, zobaczymy jak to dalej będzie. Natomiast ja trzymam ogromne, trzymam kciuki i mam wielkie nadzieje z tym utworem, ponieważ naprawdę to jest utwór, z którym się bardzo utożsamiam. Jest on częścią mnie. A z tych kandydatów, którzy też ogłosili, że zgłosili się do preselekcji, kto według ciebie jest twoim największym, mógłby być twoim największym rywalem? Wiesz co, nie patrzyłam na nich w kategorii rywali, ponieważ problem jest taki, że po prostu nie do końca wiadomo, kto faktycznie wziął udział. Już słyszałam, że wiele osób po prostu wysłało swoje zgłoszenia, natomiast tak naprawdę odwołali w ostatnim momencie. Tak więc no, nie wiem kto, aczkolwiek myślę, że jest kilka mocnych nazwisk, chociażby Ania Karwan, która wokalnie naprawdę wymiata i uwielbiam jej głos, ale też dla mnie to nie jest konkurs, gdzie trzeba rywalizować ze sobą. Uważam, że jest to po prostu fajnie, żeby ktoś pojechał, kto nas będzie godnie reprezentował i żebyśmy wygrali. A kto to będzie, okaże się 18. No jaki masz pomysł na swój występ właśnie na Eurowizji? No nie mogę zdradzić, nie mogę zdradzić, właśnie o to chodzi. Ale na pewno, jeżeli się dostanę do pierwszej dziesiątki, to będzie pierwszy, który się dowiedzie o tym, jaki będzie ten występ. Ale możemy liczyć na jakieś show? Tak. Zdecydowanie tak. Czy ten utwór to również jest taki początek, jakiś singiel z nadchodzącej płyty twojej? Płyta cały czas jest w toku, bo cały czas dogrywam utwory. Bardzo bym, na pewno ten utwór się znajdzie na płycie, ponieważ z nim jest cała historia związana. Od pierwszego momentu, gdy poleciałam do Londynu i spotkałam się z producentami Craiga, żeby przejrzałam chyba, no nie wiem, 10 czy 20 naprawdę bardzo dobrych producentów, szukając utworu na Eurowizję. Suma summarum wróciłam do Polski i zrobił mi go Paweł Gablik i Patryk Tyls, za co bardzo dziękuję. Ale naprawdę jest to część mnie, bo jeszcze ostatniego wieczoru ja mówię, chłopaki, piszemy inny tekst. To nie jest to, co ja bym chciała. Na początku napisali mi historię miłosną, a ja mówię, nie. Ja chcę, żeby to był utwór dziękczynny i żeby to było właśnie opowiedzenie o tym, że w życiu każdy ma jakieś trudne momenty, ale najważniejsze, żeby z tego wyjść i mieć motywację do tego, żeby się pozbierać i spełniać marzenia.